Hej ho, witajcie w Cify 5, Rosja na bóstwie i Europie i w tym odcinku zakończymy żywot Teodory. Bizancjum padnie, ostatnie miasto tego właśnie niegdysiejszego imperium. No i z jednej strony fajnie, z drugiej będzie problem. Będzie problem, bo to Cif 5, a nie Cif 6. Tutaj podboje trzeba prowadzić z głową i ostrożnie. Chodzi oczywiście o zadowolenie w tym momencie. W Antiochii skończy miasto stawiać opór i powinno być ciut lepiej. Powinno to miasto zacząć się zarabiać, no bo to tak to po prostu działa. W tym momencie niczego nie zarabia, niczego nie daje, to się zmieni. Aczkolwiek będzie problem z Niceą, którą jak zdobędziemy, no to fajnie, że Bizancjum zniknie z mapy, ale miasto jest duże. To też fajne, ale problem polega na tym, że no, po podboju z 15 ludków się uchowa. Cóż tak obstawiam, że tyle będzie. To jest 15 tur oporu. Będzie generować koszta, a nie będzie generować zysków żadnych. O Jezu, także będą kolejne problemy. Pohandlowałem oczywiście, aczkolwiek zadowolenie dalej na minusie. Ban na sól i cukier trwa. Gdyby nie to, to miałbym już zadowolenie na plusie. A ten ban wynika oczywiście z decyzji Kongresu Światowego. Co było smutne strasznie, ale tak to działa. No i oczywiście inny problem to jest taki, że mamy dysydentów. O Jezu, no tutaj są. Autokrację wolą, bo na Polaków się napatrzyli. Cholera jasna. Niedobrze, za ładem Hiszpania. Ład jest w większości krajów w tym momencie, także zakładam, że to się zmieni, ale trzeba się będzie pomęczyć, pomordować. Za chwilę tego zadowolenia może być strasznie dużo na minusie. I to będzie problem. I to będzie problem. Natomiast fajną rzeczą jest to, że tak dla beki troszeczkę, kliknąłem sobie ten przewrót. Było 62% szans na powodzenie i się udało, Oczywiście zapisałem grę i tak mówię, ja kliknę, zobaczę. Tak to bym pewnie tego nie zrobił. No ale tak jak zwykle to w moim wypadku bywa, uczciwie wam mówię, co robię i co tam mi w obie się działo. Także myślałem, że jak się nie uda, no to rozpocznę kolejny odcinek od wczytania save'a po prostu. Ale się udało, no także jest Kijów po naszej stronie i jest dobrze, I tyle chyba, lecim dalej. To jest losowe oczywiście, w tym sensie, że prawdopodobieństwo jak wynosi 90%, to oczywiście dużo, ale to nie oznacza, że na pewno się uda. Także warto czasem zaryzykować, no to jest takie trochę no losowe, co ja tutaj dużo będę mówił, aczkolwiek prawdopodobieństwo jest i trzeba brać go pod uwagę. No było 62%, zaryzykowałem, udało się. Także absolutnie nie ma co narzekać. W epokę współczesną wchodzi Kazik. Ale to ja też jestem chyba tym zadowoleniem. Jeśli chodzi o obecny jego stan, to się zbytnio nie przejmuję, no bo każdy garnizon daje mi jeden punkcik zadowolenia. Czyli jak się miastami wrócę różnymi... O, znowu przekręt, co to było? A nie, dobra, to był ten. To jeszcze lepiej będzie. 176, a było 157 chyba. Do kilku miast mogę wprowadzić jednostki. Dzięki temu tego zadowolenia troszeczkę przybędzie. A druga sprawa jest taka, że no czaję się na tę wieżę Eiffla. Tylko że problem polega na tym, że jak zdobędę Nicę, no to kurde, wiecie. Przybędzie. Niezadowolenia. Dobra, co tu się podziało? Swobody, to jeszcze lepiej. Współczesna. To spoko. No niestety. Kazik sam na siebie głosuje i daje radę. O Jezu, ja mam tylko 3 marne głosiki. I to jest problem też tego poziomu trudności. Bóstwa w Cif 5. Wszystko zaczyna się od tego, że kompy generują bardzo dużo złota i są w stanie wykupować państwa miasta. Mają nie dość, że mają bonusy, które wynikają z bycia sojusznikiem państwa miasta,
No to są jeszcze właśnie najczęściej komputery, a nie gracz gospodarzem kongresu. No i niestety, potem robią co chcą. Paciaruchy. Dobra, tutaj możemy sobie tylko w to pierdyknąć, to sobie pierdyknijmy. O, słuchajcie. Zaczyna się. Uwielbiam to, ale moglibyśmy też dość szybko iść podwójny atak. A no do miasta raczej będę wprowadzał te jednostki, także idźmy w to. Idźmy w to. Tylko, że ja miasta jeszcze nie chciałbym zdobywać, czy chciałbym, bo to bym sobie mógł wykarczować. Ja bym chciał to zabić tak jakoś. No tak, bo jest problem z tym zadowoleniem, także poczekajmy, poczekajmy. Miasto zarabia i od razu robi zo. Cudownie. O, nie zabiłem. Dobrze, to ja mam tutaj skrót przecież. To zróbmy tak. Ten akurat dojdzie. Chociaż jeszcze nie będzie mógł zaatakować, tak czy siak. No, dobrze. Dobrze, dobrze. Ojejku, no nie będzie łatwo, ale pięknie się ta giera układa pod tym względem, że jest arcy wyrównana, jak już mówiłem, strasznie mi się to podoba. Tak to ja lubię grać. No i dobra, ten mnie nie strzela. Zwykle te barby jak siedzą w obozie, to nie strzelają. Takie świry. Jaki sens jest robić, kurczę? Farmę chyba nie ma. Bo jest problem z zadowoleniem, także idźmy po tartaczek. O ja pierniczę, ile tych dziadygów tutaj. Ja tutaj oczywiście przyszedłem, bo szukam tego pierdykanego aluminium. Gdzieś powinno być. O, dobrze, to... Czy on nam potrzebny? Osmanów? Nie, to bierzemy. Co sobie będziemy żałować? Tu już pyrgnęliśmy, to możemy się schować, tylko że potem nie strzelę. To jest dobre pytanie. No tu nas na pewno zaatakują. Ten jeszcze nie podejdzie. Czy ja w przyszłej turze będę to miasto zdobywał? Też dobre pytanie. Nie jestem pewien. Oj, ludka wprowadzamy i mamy 6. 6. Ho! Albo jakbym go bliżej drogi dał, to on może da radę przez te przeskoczyć. O, to jest dobre pytanie. Bo ty możesz się cofnąć tutaj. Więc jak ciebie bym ustawił tu. Potem tym podejrzenie, to tym już będę widział. Dobra, to spróbujmy tak zrobić. Zobaczymy, ile będzie miał punktów ruchu po drodze, bo mamy tu drogę. Co jest super oczywiście. Napoleon, Teodora. Dobra, ona ma to jedno miasto. Ona ma to jedno miasto tylko. Tu się robi, tu się robi. Czy ja o niczym nie zapomniałem? Nie, wszystko dobrze działa. Okej, dobrze, grajmy dalej. Całe szczęście nie miałem zbyt dużo tych punktów złotej ery, także nie tracę ich jakoś szczególnie dużo. Znaczy tracę tyle, ile tam wynosi na minusie. Natomiast chodzi o to, że nie ucieka mi jakoś strasznie złota era, bo i tak strasznie daleko do niej było. Nie, bo on też ma autokrację, jakieś tam bonusy będzie miał do kultury, do turystyki. Także nie dajemy mu, nie ma takiej potrzeby kompletnie. Nie ma czym handlować, dobra. Kto tu wziął? Ład, świetnie, dobrze. Jest nadzieja dla ładu na świecie. Ojejku, jejku, jejku. Jak ja kocham tę gierę, jak ja kocham to kombinowanie. Będąc z kim? Z kim? Z Wenecją, okej. Damy radę, tylko cierpliwym trzeba być. Wieża Eiffla jakby siadła, to jest 5. Ale tu będzie dużo na minusie, cholera. Tu się będzie 13 robiło. Oczywiście można już pomyśleć o przyjęciu tego miasta i zbudowaniu sądu. No ale to nie jest takie hop-siup. O, Wilhelm. Umierasz, hopie. Co my tu mamy? O, tu możemy sobie zacząć robić, a nie, tu też możemy.
Ale to jeszcze nie w tym momencie. Tu drogi nie będę robił. To my ciebie tutaj zostawimy sobie na razie. Ciebie tutaj podleczymy. Podgląd już mamy elegancki. Podejść jeszcze nie damy rady, a tym też nie, to tylko dwa zostały punkty. Pierdykańce jedne, no. No tu mnie jeszcze zabić nie zabije. Dobrze, także tu podchodzimy w tym momencie już. No w kolejnej turze będę musiał to miasto zdobyć, no. Nie ma innej opcji. Dobra, pan generał tutaj sięga, ten też będzie sięgał. W przyszłej turze zdobędziemy. Tu se połączenie zrobimy, a potem wypierniczymy tę drogę stąd, bo ona nam tam w ogóle niepotrzebna, a mogłaby ułatwić inwazję Sulejmanowi, który jest naszym przyjacielem, ale to wiecie. Wiecie, jak to wygląda z tymi kompami. Czy ja to chciałbym zabić tak po prostu? Chciałbym. A cholera! Żebym tutaj w pułapkę nie wpadł. Aluminium ciągle ani widu, ani słychu. To jej niedobre. Tego się pozbądźmy. No to mnie cieszy. Tu się co podziało? Hiszpania, Bizancjum, przyjaźń. No Hiszpania to już naszym wrogiem będzie po koniec tej epoki. Na pewno. Może kolejnej też. A może po wsze czasy. Tak też może być. Dobra. A, dobrze, chyba tak. Wzmocnimy naszą kulturę, żeby tam dysydentów się pozbyć. Chociaż arsenał mnie korci, bo tam Kazik coś tam kombinował. No ale dobra, zróbmy to. Zobaczmy, kiedy tam wielki człowiek nasz będzie. O Jezu, gdzie ja tu klikam. Za 12 tur. Ja tu robię... za 3 tury w Homel, bo to w tym mieście się stworzy. Będzie ogród, który oczywiście przyspieszy o 25%, czyli kilka turek zarobię. Za 3 będzie to... jako tako. Mam nadzieję, że się uda. A generalnie inna zajebista rzecz, którą wam muszę pokazać. Kaplicę Sykstyńską ma Teodora w tym mieście, które za moment zdobędę. To jest ten cud świata, który zwiększa kulturę w każdym mieście. I który próbowałem robić, ale nie pykło. Także sami się już domyślacie, jak mi się mordeczka cieszy. Będzie mnie to kosztowało kombinowania i wszystkiego. O tych luksusach też chciałem mówić, bo ostatnio odpisywałem komuś w komentarzu. Generalnie... Zwykle komputer daje 7 sztuk złota natury za luksus, prawda? No to jest łącznie 210 zł. Luksus warty jest o wiele więcej. Także to się nie opłaca. Jak musicie, bo potrzebujecie złota, to jak najbardziej można wtedy taki surowiec przehandlować. Ale jeśli nie potrzebujecie tego złota na gwałt, to nie handlujecie. Bo to niesamowicie wzmacnia przeciwnika. I za chwilę wyjaśnię dlaczego. Oczywiście opłaca się układ, w którym wymieniamy się luksus za luksus, ale w tym wypadku nie ma takiej możliwości, także sobie odpuścimy i za chwilę pokażę wam, dlaczego to 7 zł to są grosze. Grosze w porównaniu za to, ile taki surowiec pośrednio generuje, bo wiadomo, zadowolenie na plusie wpływa na to, że miasta nam się rozwijają, że ludki do miast przybywają, albo raczej rodzą się nowi ludzie. Bo wiadomo, jak mamy 3 na plusie, no to 3 ludków się może urodzić i będziemy mieli 0. Potem się urodzi kolejny, będzie -1 i musimy zadbać o kolejne i tak dalej. Także na przykładzie jakiegokolwiek miasta. Ale wiadomo, że przede wszystkim zależy nam na tym, żeby rozwijały się te nasze główne miasta, czyli w moim wypadku Dniepro, Moskwa, Homel, Nowogród. Więc wejdziemy w Dniepr. Na przykład. Tylko niech przestaną truć zadek. To wam powiem, o co chodzi. Maria wchodzi w epokę współczesną, ok, utworzono połączenie, 36 zł na plusie, cudownie.
Chcą perły. No ja też bym wam chętnie te perły dał. Wieloryby też. No i dobra. O, i zobaczcie. Ludek w mieście. Gdybym miał jednego ludka, bo miałbym zadowolenie na plusie, to mógłbym tutaj dać na to pole. Czyli patrzcie, już 3 punkty zadowolenia. Jakie tam 3 punkty? 3 złota. Oprócz złota, jeden punkcik produkcji i 2 punkty żywności. Żywność oczywiście wpływa na to, że mógłby się w perspektywie jakiegoś tam czasu, dłuższego bądź krótszego, urodzić kolejny ludek, który znów mógłby dać mi jakieś tam rzeczy wynikające z tego tytułu, że pracuję na polu, które jakieś punkty generuje. Ale to jest dopiero początek drogi. 3 złota, bo skupmy się na złocie. Chciałbym pokazać na samym złocie, jak kompletnie za 7 sztuk złota nie opłaca się handlować. Jeśli złota nie potrzebujecie, ja w tym momencie nie potrzebuję, bo mam 36. 3 tutaj, ale te 3 potem mnożymy przez 25% właśnie z tytułu targowiska. Potem to mnożymy przez... tu giełdy jeszcze nie mam. Nie, jest giełda. Kolejne 25, czyli jak 3 i 25, no to powiedzmy w zaokrągleniu 1. Tutaj kolejny będzie 1, czyli już 5. Jeden ludek daje, już 5. Już 5. Poza tym daje jeszcze młotek i 2 żywności. Daje też przegląd gospodarczy. To będzie tutaj widać. Gdzie najlepiej to będzie widać? Ale każdy ludek też daje sam z siebie jakieś tam punkciki tego wszystkiego. Także no widać, że jeśli zaokrąglimy to, o czym teraz mówiłem, do jednego tylko ludka, no to widzimy, że on w takim mieście jak Dniepro, jeśli chodzi o złoto, to sam jest w stanie te 7 sztuk generować. A zadowolenie, luksus, daje 4 zadowolenia, 4 punkty zadowolenia. Czyli jest w stanie takich ludków pracujących na tego typu polach dać jakimś miastom albo jednemu miasto 4. Czyli to możemy też tak pi razy drzwi zaokrąglić razy 4 i nam wychodzi, że co? Taki ludek jest w stanie generować za 30, znaczy taki luksus jeden, za 30 złota. I powiedzmy, że tyle jest warty właśnie. Jakby dawali 30 złota na turę, to można kombinować. Chociaż to i tak by się nie opłacało, bo tak jak mówiłem, wzmacniamy komputer, który na tym poziomie trudności z jednego luksusu unikalnego ma chyba więcej niż 4 zadowolenia. Bo gracz na osadniku ma chyba 6 czy 7 nawet. Bo na bóstwie mamy tylko 4. No tak to kiedyś działało, dawno nie grałem na tych niższych, nie pamiętam. Ale nawet jeśli 4 ma zadowolenie komputer z unikalnego luksusu, no to pomijając to, że może właśnie sobie wygenerować za 30 zł, że dostaje dodatkową produkcję, żywność, naukę, kulturę i tak dalej, no to jeszcze zbliża się do złotej ery, która, jak ma na plusie zadowolenie, która może dać mu kolejne ogromne zyski złota. Także 7 sztuk złota za luksus to są grosiki, kompletnie niewarte. Jak nie musicie, nie potrzebujecie złota, to nie handlujecie luksusami. Chyba że luksus za luksus. Ale też trzeba uważać, z kim się handluje, żeby tam, wiecie. Na przykład naszego największego rywala Kazika, przyszłego wroga wojennego, czy tam Sulejmana, no nie wzmacniać. Bo to się może źle skończyć. Także o tym chciałem opowiedzieć. Dobrze, to tym pójdziemy już to wykastrować. Tak, usuńmy te drogi, nie będziemy za nie płacić. Już jest 37, było 36. Tu mamy połączenie i tu za chwilę będzie połączenie. Zadowolenie 5 w tym momencie, ale to za chwilę się zmieni i będzie dramat. Ale niestety, zbudujmy sobie tu tak czy siak paremkę. Tu strzelamy oczywiście. Także jakby ktoś jeszcze miał pytania a propos tego luksusu, to ja postaram się może w kolejnym odcinku jakoś to jeszcze dokładniej omówić. Natomiast to niełatwo pokazać jest na liczbach, dlatego że to jest C5. Tutaj się tak wszystko nie sumuje topornie jak w CIF 6.
Tu jest multum tych procentów, jest multum takiego liczenia, no właśnie procentowego, kaskadowego, jest multum zależności. I tak się na początku wydaje, że 7 sztuk złota to jest dużo, ale jak to sobie policzymy, przemnożymy przez te wszystkie progi, przez te wszystkie zależności, to tak jak mówię, 30 sztuk złota to by było warte naturę, warty byłby luksus, jeśli chodzi o same złoto. Ale tak czy siak by się nie opłacało, bo taki luksus generuje znacznie więcej fajnych rzeczy. Zadowolenie na plusie ogólnie jest kluczowe, jeśli chce się gierę wygrać. Żeby w ogóle Imperium się rozwijało. O kurde. Ale tym se zaatakuj. Chociaż to bym też zabił. Ale nie będę ryzykował. Dobra, idźże tutaj zaatakuj. Się zaświeciło. Ludek zniknął. Także miasto udało się zdobyć. Ale z tym będą problemy. Wynikające z tego, że za chwilę będę miał... A teraz jest dwa, bo tam mamy jakieś budynki na pewno. Z zadowoleniem. W ogóle ładne miasto. No to mnie cieszy strasznie. Są wielkie dzieła sztuki. Jakieś artefakty nawet. Też cudownie. Jest zoo. To mnie cieszy. Nie ma żadnej fabryki. Nie, jest fabryka też. Giełda, szko. Dobre miasto. Dobre budynki się uchowały. Tu są też takie, patrzcie, ulepszenia wielkich ludzi, jak manufaktura. Tutaj czemu? Nawet dwie manufaktury. Boziu, będę bronił tego miasta. Ale uwaga. 14. Ja pierniczę, 14. Nie, 14. Nie no, oczywiście nie będę wyburzał, tylko tak patrzę, jak przyłączę, będę miał w tym momencie 20, ale to też, ja zawsze biorę marionetkowe, jak przestaję opór stawiać, to wtedy biorę miasto i buduję sąd, bo tak to jak przyłączę, to i tak będę miał więcej niezadowolenia, a i tak w takim mieście nic nie będę mógł robić, bo stawia opór. O Boże, 16 minus 9, no to wiadomo, 12 się uchowało, no połowa, bo to tak chyba działa, że połowa umiera. Ale to też wszystko się zmienia zależnie od poziomu trudności. O Boziu, no niedobrze, niedobrze. To nic mi zadowolenia kompletnie nie daje. Elektrownia wodna, to są fajne rzeczy. Ale bym tu kurde zyskał, ale ja nie mam tego aluminium i to jest problem. Ale problem. Ale by tu mi nad tymi rzekami te elektrownie wodne siadły, bo za każde pole miałbym młotek. Jeden młotek. Czyli tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja pierniczę, 10, mam 45. No to myślę, że w Moskwie i w Dniepro to ja to zrobię. No ale to kurde, no muszę skołować se te aluminium. Aha, tutaj jeszcze mamy święte miejsce, to też fajnie. Jedwab, no ja mam jedwab. No cholera tam. Zo 12. Ale kulturka mi wskoczyła na wyższy poziom, bo tam jest ta kaplica. I co jest piękne oczywiście. Robić na wariata zoo to trochę szalone. Ale spróbujmy. Dobrze, tu jest jednostka, tu jest jednostka. Ustawię to na drodze oczywiście musi być. Tak najlepiej, czyli tak, to dajemy tu. To ustawmy na razie, no tu niech będzie. Ten nasz pan kolega, no niech macha te obozy, bo to czekał. To niech się podleczy, to niech się podleczy. To se przezbrójmy. Tu jest ludek, tu jest ludek. Tu trzeba będzie zabrać ludka. No ten wróci tutaj. O, ten za chwilę pójdzie do Białomorska, także będzie zadowolenie o ciupinkę na plusie. No problemy.
zadowolenie na tym poziomie daje szansę na pojawienie się tych buntowników pieprzonych, kolejnej czerwonej zarazy, która może mi tutaj się urodzić pod Moskwą w kilku sztukach i w postaci no, jakichś kozaków. O, bunt kozaków, o, to by było dobre. Znaczy, to by w ogóle nie było dobre, ale to by pasowało. Oby nie. No świetnie, ład. Ład wygrywa, ład musi wygrać. Dawajcie, decydenci niech spieprzają, dziady. O Boziu, masakra będzie. To nie będzie łatwe, ale damy radę. Się ogarnie. Jakieś miasta. Ja mam jeszcze ciągle wojenki z Sofią i Bratysławą. I tak myślałem, żeby nie zawierać pokoju. Ale nie wiem. Ja bym se na przykład tutaj poszedł. To jest Bratysława? Nie widać. Ale tak, to ona. To niedaleko. Mógłbym podbić. Miałbym bramę na Wiedeń i na Warszawę. Standardowa taktyka kompa. Pierścień wokół miasta. O, Bukareszt, też jestem z Bukaresztem w stanie wojny. No nie ma tu kurde niczego. Jakby aluminium było, to bym podbił. Ty masz jakieś aluminium? Też nie masz. No niczego tu nie mają. Ale Konstantynopol bym okrążył. Te też nie mają. Ciołki jedne. No niedobrze, kurde. Co tu się podziało? Pakt obronny. O! Dobra, czy ja automatycznie właśnie... Nie, chyba nie. Dobra, to chodź tu, mój przyjacielu. Zobaczmy handel. On mi kiedyś dawał te wieloryby. Nie dawał. Czego oczekujesz? No dobra. Trzymajmy ten pakt. Bo wiadomo, jakby Kazik mnie zaatakował, albo Sulejman nawet, no to tam coś Napoleon może zrobić. Bo nie z Kazikiem na pewno, z Sulejmanem niekoniecznie, ale będziemy próbowali tak Sulejmana odstraszać. Dobra, to dajmy tu. Na razie. Zaraz się pomyśli jeszcze. Ledwo przeżył. Ale żyje. Oj, chopie. Jak ja to wszystko chciałem ustawić. Będę musiał w ogóle tę moją armię jakoś podzielić. Bo chciałbym już teraz się na Polskę szykować. Tylko też bym chciał z tym głupkiem zawrzeć jakiś sojusz. Ale on nie chciał. O, zgodził się. Czoki. Aż kurde, za szybko kliknąłem. Wieloryby ma. O, zgodził się. Dobra, już 13. To wieżę Eiffla zbudujemy, miejmy nadzieję. A, umowy naukowe cudowne. Ale nie damy rady raczej. Dobra, jest ten wielki człowiek, którego spalimy chyba. Na technologię, bo już zaczyna się taki wyścig o numer 1. Ta 3 punkty procentowe, tak, to robimy technologię jakąś taką wciul drogą. No, tylko że ja ropy nie mam ciągle. Trzeba iść po ropę. A to odkryjemy. To będzie najdroższe. Będę miał piechotę, laboratoria zacznę robić i zacznę tę gierę wygrywać naukowo. Taki był plan. I czy tego się mamy trzymać, czy idziemy w ropę? Ropa to jest to z tym, to jest 12 tur. No tu jest 14. No idziemy w to, bo się może... No idziemy w to, żeby już laboratoria robić. Chociaż tu fabryka 3, 1, 7, 3... Na gwałt mi to niepotrzebne. Dobrze też by było odkryć ropę. O kurde, ciężki dylemat wam powiem. Do Dniepro żarełko. Nie no, mamy problemy, to wysyłamy produkcję, bo i tak miasto nie rośnie. To nie ma sensu absolutnie żadnego.
tym momencie. Jezu, kolejny ten robotnik? Ile ich tu? O Boże, Boże, Bożenko. Jeden. Oho. Może nie tak zróbmy. Tak, 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 tak. Podzielmy armię. Jedna będzie armia południowa. Bałkańska, powiedzmy, będzie atakowała Polskę od tej Maryszki. A druga od Homel to będzie armia ukraińska atakowała Wrocław. O. Albo to jest Dunaj, to będzie armia dunajska, a to jest Dniepr, to będzie armia dnieprzańska. Kurde, ale kombinuję. Roleplay. Ej, to spokój. Dobra, ten niech siedzi tutaj chyba na razie. Czyli tak, to byśmy ustawili w tym mieście. Czyli to możemy se śmiało... To bym też zabrał gdzieś dalej. 1, 2, 3... O Boże, ile ja tego dziadostwa potrzebuję. Idź to zniszcz. Musimy kończyć odcinek. Je, 25 sztuk złota. Tu będzie zadowolenie. To za chwilę zniknie groźba buntu. Czy tam pojawienia się buntowników, bo zejdziemy poniżej 10. I to jest dobre. I w ogóle zobaczcie, jak jest takie poważne zadowolenie powyżej 10. Się miasta mi w ogóle nie rozwijają, dlatego to zadowolenie jest tak ważne i dlatego nie opłaca się nim handlować, jak nie potrzebujemy złota. O Jezu, ten tutaj, jakoś to trzeba przenieść te jednostki. Dobra, to ciebie na razie dajmy tu, ciebie na chwileczkę dajmy tu, ciebie przestawmy. A, nie zmieścił się. No to dajmy to. Zadowolenie już jest 11. 12. Ale to za chwilę się ogarnie gierka. Dobra, niszczymy dalej. Ty tu się zesieć na razie. Dobra, wypalamy to. Ile to będzie? 3600 prawie. A to kosztuje? O Boziu. Kurde, to się nie opłaci, chyba wam powiem. Robimy jeszcze jedną akademię. Za mało dają. Tylko gdzie? Na jakim polu? O to, ale to będzie tylko jeden. Tu bym wolał chyba. Bo będzie tak jak tutaj, 2 i 10 tego. No to w 36 tur mi się zwróci, no gra będzie trwała o wiele, wiele dłużej. Także spokojnie. No tak, bo ja nie potrzebuję tego. Przegląd gospodarczy. 160, ta i w Moskwie się najbardziej opłaci. Tutaj przyrost też żywności był ogromny, który po prostu dzięki szlakom handlowym tak się pięknie prezentował. No ale trzeba zadowolenie ogarnąć, żeby był z tego pożytek. Żeby był z tego pożytek. Zapierniczaj, panie kolego. Piękna akademia. Dobra, na razie możemy stąd zabrać, bo i tak miasto nie rośnie. Wygląda to całkiem ładnie. Wygląda to całkiem ładnie i słuchajcie, tak, dobra, ja się za chwilę pobawię jeszcze tymi tutaj wielkimi dziełami w mieście. Poprzestawiam. No powinno być ok, ale trochę roboty będzie to wymagało i trochę cierpliwości przede wszystkim będzie to wymagało. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.